Każdy, kto przynajmniej raz zamarzył o fascynującym locie statkiem powietrznym, miał na to szansę 29 i 30 czerwca na odlotowym pikniku lotniczym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Świebodzicach i Towarzystwo Lotnicze pod hasłem Głowa do góry. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i nie ma się czemu dziwić, bo atrakcji jest coraz więcej. Tegoroczna edycja była bardzo udana, zgromadziła fanów lotnictwa, militariów, zabytkowych samochodów oraz dobrej zabawy. Panie burmistrzu, a co pana bardziej fascynuje? Podniebne maszyny czy stare samochody? Panie redaktor, trudno odpowiedzieć w tym momencie, będąc na ziemi. Będąc na ziemi, maszyny, bo są naprawdę prześliczne, można naprawdę oglądać i wybierać jedną przez drugą. Natomiast jak się jest w powietrzu, wtedy widać tą atrakcję i wtedy czuje się to coś i wtedy jestem za tymi maszynami, które latają w powietrzu. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej edycji pikniku lotniczego w Świebodzicach. To któryś już tam kolejny, w tle wystawa sprzętu, atrakcje. W tej chwili lądują spadochroniarze. W tym roku mamy tradycyjnie wojsko, jest śmigłowiec 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jest sprzęt współczesny, stacja radiolokacyjna z Brygady Radiotechnicznej z Wrocławia. Mamy dużo atrakcji pozalotniczych, jest zlot starych samochodów, jest w tej chwili wystawa sprzętu militarnego dzięki uprzejmości Muzeum Broni i Uzbrojenia w Witoszowie. Mamy wystawę lotniczą tutaj w hangarze. Są goście z Muzeum Foteli Katapultowanych w Oleśnicy. Jest sprzęt Stowarzyszenia Lotniczego w Świebodzicach, gospodarzy i organizatorów. Są zdjęcia znanego fotografa lotniczego Piotra Strzeleckiego. Jest wiele atrakcji dla dzieci, zamki dmuchane i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili do startu właśnie szykują się, to zlot się zrobił międzynarodowy. W tej chwili latają też koledzy z Republiki Czeskiej, z zaprzyjaźnionego aeroklubu w Bromowie. Mamy dużo atrakcji lotniczych, jest akrobacja lotnicza, są loty na dwucholu, jest pokaz śmigłowca Robinson, skoki spadochronowe, różne rodzaje lotów, atrakcji co niemiara jak zwykle. Prezentuje na pikniku lotniczym. W tej chwili prezentuję szybowiec bocian. Jest to szybowiec, kiedyś był szybowcem wyczynowym, bo jest szybowcem szkolnym, bardzo przyjemny w pilotażu. Prawie wszyscy zaczynający przygodę lotniczą w Polsce przechodzą przez bocian. Jest to szybowiec dwumiejscowy, szybowiec w chwili obecnej szkolny, służący do szkolenia podstawowego adeptów lotnictwa. Szybowiec był pierwotnie zaprojektowany jako szybowiec wyczynowy. Do niego jeszcze należy wiele rekordów w zakresie klasy szybowców dwumiejscowych. Jest to szybowiec drewniany, przez który praktycznie każdy szkolący się pilot latający musiał przejść i zdobywał swoje pierwsze szlify. Ja również kiedyś tam dawno temu, również na bocianie, odbyłem pierwszy swój samodzielny lot. Szkolenie odbywa się w ten sposób, że uczeń zajmuje miejsce w przedniej kabinie, tak żeby miał pełną widoczność z tej kabiny. Natomiast instruktor, mający duże doświadczenie, nie musi już tyle, powiedzmy, widzieć. Obserwuje i ucznia, i to, co się dzieje, zajmuje miejsce z tyłu. Mamy zestaw przyrządów, to jest kolejno prędkościomierz, to są dwa wariometry, może nazwa nic nie mówi, one wskazują wznoszenie lub opadanie szybowca, wysokościomierz, to działa jak barometr, mamy chyłomierz poprzeczny, w tej chwili szybowiec jest przechylony w lewą stronę i ta kuleczka jest w lewo, powinna być na środku, no i radio. Do sterowania służy drążek sterowy, jak widzimy. No i tutaj przyrządy takie jak hamulce aerodynamiczne, stery, tu jest radio. Wyposażenie jest bardzo proste, ale jest wystarczające. Rozpoczęła Pani szkolenie na szybowcu. Dlaczego się Pani na to zdecydowała? Dla mnie to przypadek, że się tutaj znalazłam. Trafiłam tutaj rok temu i to jest taka przyjemność. Tak mi się spodobało, że już za późno, już nie potrafię się temu oprzeć. Ale dlaczego? Jakie związane są z tym emocje? To jest niesamowita przyjemność, wolność. To jest piękne. Na pikniku
Ratowniku lotniczym witamy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach. A jak pan spędza czas? Ja bardzo mile spędzam czas w Świebodzicach. Co roku jestem na pikniku. Zalecam wszystkim, żeby tu byli na tej organizacji pikniku, ponieważ piękne samoloty, duża frekwencja jest, mieszkańcy są zadowoleni i ładnie się wszędzie bawią. I zalecam wszystkim, jeszcze raz wszystkim, żeby byli na tym pikniku. Dzień dobry, nazywam się Radosław Szokała i reprezentuję Muzeum Foteli Katapultowych z Oleśnicy. Jestem właścicielem tego muzeum. Na dzisiejszy piknik lotniczy przywiozłem namiastkę swojej kolekcji. Są to 4 fotele katapultowe oraz część kabinowa samolotu TS-11 Iskra. Część kabinowa dlatego, żeby zobrazować, pokazać ludziom, jak wygląda fotel katapultowy w kabinie lub kabina bez fotela katapultowego. 4 fotele przywiozłem, to są takie fotele, które odzwierciedlają takie 2 największe konflikty wojenne po II wojnie światowej. Czyli fotel z MiG-15 i fotel z F-86, to jest konflikt koreański, i fotel F-4 Phantom i MiG-21, konflikt wietnamski. Za maszyna. Jest to akurat lotnia, prezentowany tutaj za mną model, to jest lotnia dwuosobowa. Używamy ją do holowania innych lotni, które stoją tam, na których możemy zaprezentować ludziom loty w tandemie, zafundować loty w tandemie, czyli pokazać lotniarstwo. Jest to dyscyplina sportu, która niestety jest w Polsce dość w niszy. Chcemy ją wypromować trochę, pokazać, że jest taka możliwość latania, jest taki rodzaj sportu, nowego sportu w Polsce. Mamy do dyspozycji w naszym klubie skrzydło, w Aeroklubie Ziemi Wałbrzyskiej mamy skrzydło do lotów tandemowych, a ta motolotnia służy temu, aby wyholować nas do góry, byśmy mogli swobodnie, tak jak samolot za szybowcem jest holowany, tak nasze lotnie holowane są za tego rodzaju motolotnią. Mucha Standard to jest znakomity szybowiec wyczynowy, bo to szybowiec mistrzostw świata, który odnosił sukcesy. No, konstrukcja praktycznie historyczna, bo początki konstrukcji Muchy Standard to lata 58. I mogę powiedzieć tak, że w tej chwili taki renesans szybowców drewnianych nastąpił. Ja byłem jednym z pierwszych tych rekonstruktorów, którzy odrestaurowali Muchę z zamiarem przywrócenia jej do latania. I właściwie ten szybowiec w 2008 roku w znakomitych zakładach w Krośnie został, nadane mu zostały znowu cechy sprawności do lotu, a wcześniej rodzinnie, właśnie cała rodzina, łącznie tu z synem, z Adamem, tą Muchę przygotowywaliśmy do tego, aby po prostu pokonać większe koszty później remontu tego szybowca. Na dzisiaj ten szybowiec jest jednym z najlepszych szybowców w tej klasie Mucha Standard w Europie. Ładniejszej Muchy, nie chwaląc, i to jest taka trochę kryptoreklama, nie znajdzie pani nigdzie, a ten szybowiec po prostu lata. I jak będzie można też w lipcu zobaczyć, jak w powietrzu się ten szybowiec zachowuje. Nazywam się Sławek Gabryś, jestem synem właściciela Muzeum Broni i Militariów. Na dzisiejszy piknik lotniczy do Świebodzic przywieźliśmy zasadniczo ułamek naszej kolekcji z naszego muzeum w Witoszowie Dolnym. Mianowicie za moimi plecami stoi kołowy transporter Scott R3M w wersji dowodzenia artylerią. Tuż obok w sumie wielozadaniowy samochód Tarpan Honker z karabinkiem Tantal AK-74 na pokładzie. Jak spędzasz czas na pikniku lotniczym? Bardzo fajnie, pierwszy raz widzę tyle samolotów. A pikniku lotniczym wspaniale, dużo samolotów, dużo atrakcji, czołgi, jest oczywiście bardzo dużo dla dzieci rozrywki. Jesteśmy tu od samego rana, po prostu jest pięknie, pogoda nam sprzyja. Dzień dobry, Piotr Siemiński, przyjechaliśmy z Aeroklubu Leszczyńskiego w Wielkopolsce. Mamy w swojej ofercie modele dla dzieci z pianki elastycznej, z modelarskiej. Jesteśmy u Państwa pierwszy raz. Jeździmy po całej Polsce z naszymi akcesoriami. Zapraszamy do Świebodzic, jest świetna zabawa.
Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Świebodzi za piknik lotniczy z modelami drewnianymi, wykonanymi z drewna, ze sklejki. Są to modele do samodzielnego montażu. To w swojej ofercie można różne pojazdy. Są to i samochody, i pojazdy wojskowe typu czołgi, a także przede wszystkim samoloty i śmigłowce. Dzisiaj serwujemy Nitro Cold Brew, kawę macerowaną na zimno z azotem oraz kawę na ciepło. Mamy dwa typy na młynku ustawioną, Kenię oraz Kubę. Bardzo fajne, robimy latte, można kupić sobie w ziarnach paczki bądź zmielone. Potrzebny im pieniędzy wór, obecność starczy od spotkania. Jakoś szybciej chodzą wskazówki na tarczy, jakoś czas nagle przyspieszy. Chcą się sobą nacieszyć, od jednego większego Zeusa jeszcze nikt nie zgrzeszy. Dzień dobry, nazywam się Przemysław Majewski. Przyjechałem do was na piknik lotniczy, żeby zaprezentować utwory z mojej płyty, którą nagrałem specjalnie z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wskrzesiłem na niej szlagiery dwudziestolecia międzywojennego w nowej rapowej aranżacji. Będzie można usłyszeć takie szlagiery jak Ostatnia niedziela, Tylko we Lwowie, Mały Biały Domek, Chryzantemy Złociste, Dobranoc, Oczka Zmruż, szereg szlagierów opowiadających o różnych emocjach. Dobieg końca piknik lotniczy, a jak pan, panie burmistrzu, spędził na nim czas? Panie redaktor, tak jak było w sobotę, tak samo w niedzielę. Piękna pogoda, bardzo dużo mieszkańców, atrakcji było bardzo dużo. Myślę, że mieszkańcy zadowoleni są, tak jak widać, frekwencja bardzo duża, jak żadnego roku. Myślę, że warto było to zrobić i w przyszłym roku warto to powtórzyć. Życzę mieszkańcom w przyszłym roku takiej samej zabawy, jak w tym roku, tyle atrakcji. Jeżeli się uda, zrobimy coś większego. To serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na coroczny piknik, masę atrakcji, stare samochody, sprzęt militarny, przeloty samolotów, masę imprez towarzyszących, mogą się nasze pociechy, nasi milusińcy pięknie spędzić czas.